Ciężko jest zrobić w taką pogodę pozytywny film na temat Starachowic, tak ci powiem. Panie Gonciarzu, Starachowice jak każde inne miejsce w Polsce mają swoje dobre i złe strony. Dziś Radni Młodzieżowej Rady Miasta pokazali kilka tych dobrych stron. A ja zapraszam na indywidualny spacer po Starachowicach. Oprowadzę w dowolnym terminie. Pozdrawiamy. Hej, nie wiem czy wiesz, ale Starachowice mają swoją Młodzieżową Radę Miasta. I to właśnie ona pokaże ci, jak wygląda życie w naszym mieście na co dzień z perspektywy młodego człowieka. Znajdujemy się przed Parkiem Kultury. Jest to miejsce, w którym odbywają się często różne spektakle, mieści się kino, a także swoje siedziby mają różne zespoły artystyczne. Krzysiu, pokazałeś stary szpital, a to jest nowy. Krzysiu, na terenie Starachowic znajduje się ogromna strefa ekonomiczna, w której skład wchodzi jeden z największych regionalnych i międzynarodowych producentów autobusów. I warto tutaj dodać, że od 1 kwietnia, nie był to żart, w naszym mieście można jeździć komunikacją miejską za darmo. Krzysiu, masz to u siebie w mieście? Jesteśmy właśnie w Parku Miejskim, a za mną możecie zobaczyć amfiteatr. W czasie wakacji jest to miejsce wielu spotkań, koncertów i kin plenerowych. Znajdujemy się pod pałacykiem, czyli budynkiem o bogatej historii, który aktualnie jest w budowie, a już w czerwcu powstanie tu wielkie Starachowickie Centrum Kreatywności. Jesteśmy właśnie nad zalewem Lubianka, który przechodzi swoją rewitalizację. Już niedługo mieszkańcy Starachowic i okolicznych terenów będą mogli z niego korzystać. Krzysiu, odwiedziłeś Skałki, ale nie raczyłeś pokazać swoim widzom naszego pięknego punktu widokowego, z którego widać jest piękną panoramę Gór Świętokrzyskich. Może jednak nie dzisiaj. A tu mamy twój ulubiony śmietnik. A przy okazji, Krzysiu, chcieliśmy zrobić małe sprostowanie, bo bracia Krzyńscy nie urodzili się w Starachowicach, tylko w Warszawie. I co, Krzysiu? Myślę, że pokazaliśmy ci, że Starachowice mają też lepszą stronę niż ta, której ostatnio doświadczyłeś. I myślę, że widzimy się na indywidualnym spacerze. Do zobaczenia.